Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy na premierze listów do M5, a wraz ze mną Maja Staśko. Witaj, Maju. Cześć, fajnie Cię widzieć znowu. I wzajemnie oczywiście, ale to jest kolejny film, w którym nie grasz. Kiedy będziesz grała? Ja nie wiem, jak to się dzieje, że ja nie gram w tych filmach. Nie żartuję. Jesteś bardzo świetnie ubrana, nawiązujesz tak. Do klimatu tej produkcji. Ja dzisiaj jestem Mikołajową, po prostu postanowiłam zostać świętą na ten jeden moment. Ale tak, no kurczę, tak się dobrze czuję, bo wiesz, na tych treningach wszystkich to cały czas ten pot, krew, łzy, wczoraj tak ryczałam, jak porąbana, naprawdę. Dlaczego? Bo, takie było zmęczenie? No, strasznie, strasznie teraz kondycję, wydolność robię i nie polecam. A propos sportowego trybu życia, to tak myślę tydzień temu chyba natknęłam się na informację, w sumie na takiego leaka od Nitra, że będziesz biła się z Lexi. I jestem ciekawa, ile jest w tym prawdy. Nitro nie ma właściwych informacji, to znaczy nie, tak po prostu nie jest, w tej najbliższej przynajmniej. Okej, okay. A nie wykluczasz takiego starcia? Ja bym, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest ciekawe. Ja się nie dziwię, że to zestawienie jakoś gdzieś tam się pojawia wśród ludzi, bo Lexi jednak ma dosyć konserwatywne poglądy i ona wprost mówi o tym, że jest osobą wierzącą, że nie jest zwolenniczką aborcji na przykład. I wydaje mi się, że to byłaby bardzo ciekawa taka rozmowa poglądowa, ale też bardzo trudna. Walka z poglądami. Bo, tak, ale bardzo trudna o tyle, że influencerzy nie dzielą się poglądami, bo w ten sposób tracą followersów. To znaczy, jeśli jest się dla wszystkich, no to część osób jest za aborcją, część przeciwko. Nie mówienie o tym, po której jest się stronie, jest bezpieczne, ponieważ sprawia, że każdy cię lubi. W momencie, kiedy zaczniesz mówić tak jak ja, że jestem za aborcją, za tym, żeby osoby decydowały o sobie, część osób odwraca się ode mnie albo jest skrajnie negatywnie do mnie nastawiona, wręcz nazywając mnie no bardzo, bardzo niedobrze, bardzo brzydko, niemiło. Jesteś odporna nawet na takie postawy. No jako, no nie wiem, no po prostu tak, tak, no staram się być odporna, ale to też nie jest tak, że ja tego nie odchorowuję, bo kurde, no chodzę do psychoterapeuty, leczę się, część tego jest też wywołane właśnie tymi hejtami, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym nie działała i nie robiła nic, to też bym się spotykała z różnymi reakcjami, albo nie, w ogóle nie czułabym taką bezsilność zupełną, a ja ją czułam już przez lata, bo przez lata byłam taką cichą dziewczynką, więc wiem, że to nie jest też dla mnie rozwiązanie i jakoś staram się znaleźć w tym przestrzeń dla siebie, ale nie jestem tak zupełnie odporna, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że jako aktywistka ja nie mam być lubiana i ostatnio dopiero sobie zdałam z tego sprawę, że ja nie jestem po to, żeby być lubiana. Ja jestem po to, żeby wskazywać na problemy, żeby denerwować ludzi, żeby wywoływać emocje, które sprawiają, że zaczynamy myśleć o pewnych rzeczach w inny sposób. No i to niestety wiąże się z tym, że no nie będę lubiana. A szkoda, bo lubię, jak ktoś mnie lubi. Jestem ciekawa, czy wśród naszych widzów są może twoi fani, czy jest więcej przeciwników. No zobaczymy, komentarze to pokażą. A propos przestrzeni, no to wiadomo, że twoją przestrzenią jest internet i między innymi Twitter, na którym to dzielisz się po prostu swoim zdaniem, swoimi poglądami. I widziałam na twoim Twitterze, że zgodziłaś się dzisiaj w pewnej kwestii z Sylwestrem Wardęgą odnośnie Jacka Murańskiego, Nitro i tej sprawy, która też dotknęła Nitra rodzinę. Co sądzisz w ogóle o takim hashtagu fame bez Murańskich? Ja uważam, że fame powinien być bez Murańskich i powinien być bez Nitro. To znaczy Murańscy, ja jestem w pełni za tym, co robi tam Sylwester i co więcej, to w jaki sposób Nitro mówi o tym, jak zawodników specjalnie się na samą granicę tak naprawdę kryzysu zdrowia psychicznego stawia i prawie się ich wyrzuca za tę burtę, po to tylko, żeby robić zasięgi. To jest bardzo dobre mówienie i przedstawianie całej tej sytuacji. Problem w tym, że sam Nitro na swoim koncie, i to dosłownie też teraz, ma groźby śmierci wobec swoich widzów, życzenia śmierci matkom tych widzów, potworne wyzwiska. Ja w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopiero dzisiaj zaczęłam oglądać tak punkt po punkcie materiały, które były mi podsyłane. I to jest wstrząsające. Uważam, że jeśli Wardęga robi ultimatum bardzo słuszne, że albo on, albo Murańscy, uważam, że to jest świetna zagrywka. To znaczy, to jest pokazanie, nie zgadzam się na hejt, nie zgadzam się na przemoc, na nękanie dzieci, żony, nie wiem, ludzi przez jakieś tam pomówienia. To w takim razie powinien także sprzeciwić się osobom, które też stosują przemoc i to od lat, bo Denis Trodzyniak od lat to robi. To nie jest tak, że teraz to się u niego zaczęło. Murański zaczął dopiero teraz robić to, co robi krzywdzącego, a Nitro było takie wielkie przyzwolenie na to i myślę, że też ci wszyscy influencerzy mogą czuć trochę się współwinni, że oni wcześniej nie zareagowali. Na Murańskiego od razu zareagowali i super, bo robi złe rzeczy, ale na Nitra nie. A jednocześnie to, co on robi, nie jest wcale lepsze od tego, co robi Murański, bo wyzywanie dzieciaków, niezależnie od tego, czy są dzieckiem Nitra, czy
czy jak jest niewłaściwe. Jest okej, no. Po prostu. Jestem ciekawa, co się stanie z Sylwestrem, bo jego kontrakt z Fame się skończył. Jakby było wolne miejsce na prowadzącego bądź prowadzącą, to jestem ciekawa, czy ty byś w ogóle chciała zająć na przykład miejsce Sylwestra. No myślę, że to byłoby coś, czego nikt się nie spodziewa. No, myślę, że tak. W ogóle o tym nie myślałam, szczerze mówiąc. Nie, no, ja lubię gadać, więc myślę, że mogłabym niestety zostawić mało przestrzeni dla moich rozmówców. I tak zagadać. Dużo dymów na pewno z twoim udziałem. A mogłabym też mieć dużo, no tak, jak ja oglądam te wszystkie rozmowy, czy to, co oni mówią, to ja mam tak dużo w sobie, w nerwu czasami i tak bardzo chcę zareagować, że tak, na pewno reagowałabym intensywnie. A wybierasz się w ogóle na galę Fame w sobotę? Nie będę. Teraz już tak staram się, żebym miała te treningi co najmniej raz albo dwa razy dziennie, więc w sobotę też będę pewnie trenować. Okay. A walkę Marty Renty będziesz oglądała? Bo wiem, że miałaś z nią sparring. Miałam z nią sparring w ogóle. O Jezu, ja byłam wtedy po szczepieniu następnego dnia, więc taka byłam, że jak zaczęłam się rozgrzewać, to myślałam, kręci się w głowie, zaraz zemdleję. Ale nie, już potem było super. No, ciekawa jestem. Bardzo jestem ciekawa, bardzo. Właściwie to jest taka walka, która... I jedna i druga dziewczyna są super. I właściwie i jednej i drugiej kibicuję, bo one mają świetne umiejętności obydwie, więc... Tak, są obyte ze sportem jak najbardziej. No i mają też, myślę, też taki talent do tego. I o ile na początku było mi trochę łatwiej z Marty, bo mam dłuższe ręce i po prostu mam zasięg większy, o tyle po chwili, jak ona już technicznie zaczęła, a nie tak na hura mnie brać, no to wtedy już było znacznie trudniej. Ona rzeczywiście ma bardzo dobrze tę technikę zrobioną, no znacznie lepiej niż ja. Ona 2 lata już chyba trenuje, nie? Więc to tak, w ogóle... Tak, no. Tutaj naprawdę jest jakieś doświadczenie, tak. A w przyszłości chciałabyś się z taką Marty zmierzyć może? No, tak. Bardziej szukałabyś konfliktu, żeby było takie dodatkowe tło dla walki. Ja niczego nie wykluczam. Wydaje mi się, że każde zestawienie może być ciekawe. To kolejne też będzie ciekawe, o którym jeszcze nie mogę mówić, ale będzie ciekawe. No jestem ciekawa, co nasi widzowie będą obstawiali w komentarzach. No, będzie, tak, będzie ciekawe. W zupełnie inny sposób, ale zawsze staram się coś tam znaleźć takiego. Jeszcze ani razu nie odrzuciłam żadnej walki, bo od razu miałam zaproponowaną Ewę, Mrs. Honey, na samym początku. No a teraz właśnie tę osobę kolejną, więc jak zostanie mi zaproponowana jakaś inna osoba kolejna, no to wtedy myślę, że się zgodzę. Chyba, że już zupełnie nie będę tam nic widzieć i będę myślała, no nie, no tutaj nic z tego nie wydobędę, absolutnie. A teraz mam trochę inny plan niż wtedy, trochę inne też akcenty chcę postawić na innych kwestiach. Będzie więcej show? Właśnie nie wiem. Zobaczymy. Może zaplanuję jakieś więcej. Co się dzieje w twojej głowie teraz? Dużo, słuchaj. Tam jest taki cyrk, takie tak? Bębenki z jednej strony, drugiej. Tutaj dużo się dzieje. Tak, ja teraz właśnie jestem na tym etapie takiego planowania i wiem, jaki będzie główny temat, na którym chciałabym się skupić w trakcie tego teraz czasu i tych konferencji i tak dalej. Ale właśnie jeszcze nie do końca wiem, jak to ująć, bo to właśnie, no te konferencje, tam jest kilka minut dosłownie, żeby coś powiedzieć. Tak, tam też i tych konferencji zaznaczmy, że to są tylko 2 konferencje, tak? Tu nie ma jakiegoś mega dużego pola do popisu. Trzeba się sprężać. No o to chodzi. No nie, no straszne, ja tak lubię gadać. I na koniec maju, jako że tutaj obok nas jest kilka choinek, jest sztuczny śnieg i w ogóle taki świąteczny klimat, jest w czarnej sukience, co chciałabyś dostać od Mikołaja? Jakby nagle tak przyszedł? Chciałam powiedzieć sprawiedliwość, nie, ale bez sensu, to już ograne. Równość i sprawiedliwość, poproszę. Zawsze to są jakieś wartości, nie spodziewałam się innej odpowiedzi. No właśnie o to chodzi, że ja już tak chciałam coś lepszego, nie wiem, kurczę, a ty co byś chciała dostać? Trochę więcej czasu wolnego. Jakby można było to w worku pomieścić, nie? Co najmniej miesiąc regeneracji. No, to jest bardzo dobre. Ja bym chciała też dostać, chciałabym ukończyć też książkę, którą piszę, bo to już będzie rok, bo to się nazywa mój rok z skaterami, więc to będzie rok. Chciałabym jak najszybciej ją umieć dokończyć, żeby ona już wychodziła niedługo. Tylko wydrukujesz zdjęcia Nitra i będzie skończona. Tak? Teraz wystarczy, o ile wcześniej były po prostu hejty, teraz będą same wypowiedzi Nitra i już nara. Nie, no, żartuję oczywiście. Nie, tam będzie, ta będzie napisana przeze mnie, a nie doświadczona przeze mnie, jak ta poprzednia, tylko napisana przeze mnie. No, dlatego też to jest dla mnie, mam 3500 stron notatek. Bardzo dużo. Muszę przeczytać jeszcze, rozumiesz, że ja nie tylko muszę napisać, ale przeczytać jeszcze to wszystko. A tam jest tyle tych rozmów i tyle tych doświadczeń, ale to jest super podróż, serio, to jest z tymi hejterami dużo bardzo przygód mam. Niektórzy są moimi przyjaciółmi teraz na przykład. No.
Czyli na przykład z obecnymi hejterami w sieci, którzy są bardzo popularni, bo jest dużo takich osób, nie wykluczasz, że moglibyście kiedyś sobie podać rękę i się zaprzyjaźnić? Ja nikogo nie wykluczam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że na przykład ktoś jest sprawcą przemocy i już ostatecznie do końca życia jest skreślony. To nie na tym polega. Chodzi o to, żeby poniósł odpowiedzialność za swoje czyny, ale jeśli ta osoba czuje, że zrobiła źle, nie wiem, przeprosi, jest w innym momencie, była na terapii i tak dalej, to super. To ja uważam, że to jest jak najlepszy wzór i że takie właśnie wzory powinny być. I bardzo bym chciała, żeby na przykład Nitro przeprosił i bardzo chciałabym z nim porozmawiać tak szczerze. Nie na zasadzie, że on tam robi te trollerskie swoje wygłupy, wyzywa i tak dalej, a ja się bronię, nie wiem, czy atakuję, czy próbuję. Tylko tak zupełnie szczerze o tych emocjach, o tym, dlaczego się coś takiego robi, o tym, a tak, tak wiesz, naprawdę. I tak szczerze po ludzku. No, tak. No ale główne te rozmowy nie są z tymi hejterami takimi dużymi, bo wiedziałam, że oni będą z tego robić właśnie spektakl, tylko z tymi, którzy ci piszą, nie wiem, groźbę śmierci na przykład, nie, w DM-ach i co oni czują i z czego to wynika. I powiem ci, że no grube to jest. Jeden właśnie jutro idzie do psychiatry, ponieważ długo rozmawialiśmy i stwierdził, że to jest dla niego ten... Jechałaś mu na psychę. No albo pokazałam, że to, co on robi, to jest wynik tego jakiegoś bałaganu, który ma tam w głowie i który można normalnie czy wyleczyć, czy uporządkować. Ale fajnie, bo w ten sposób widzisz efekt swojego wysiłku. O to chodzi, ale ja naprawdę, ja tak się wczoraj cieszyłam, po prostu prawie płakałam ze szczęścia, że on to powiedział, bo wiesz, zaczęło się od wyzwisk, a kończy się na tym, że i on mówi, no i będę do ciebie może pisał co jakiś czas i w ogóle... Kurczę, no to nieźle. No. Maju, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Nie wiem, ile trwała, ale myślę, że krócej niż ostatnio, bo ostatnio to jakieś około 20 minut gadałeś na Apokawiksie. No, tutaj cały czas właśnie chodzą ludzie, więc takie jesteśmy trochę tak, pomiędzy. Tak, specjalnie tak krótko dzisiaj chciałam po prostu, żeby zrobić aktualizację u ciebie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, no i do zobaczenia w przyszłości. Trzymaj się, cześć. Pa, pa.